To może jeszcze tak na rozgrzewkę zadam parę pytań Państwu, mianowicie kto z Państwa ma coś wspólnego z architekturą albo urbanistyką? Chciałabym się dowiedzieć, ilu mamy urbanistów na pokładzie. Artur, Ty, jeszcze Pani, tak? Architektura czy urbanistyka? Architektura. Architektura, ok. A reszta z Państwa, mogę się dowiedzieć, co Państwa Socjolożka. Powoduje, dlaczego Państwa temat zdrowych miast interesuje? Ja jestem architektem amatorem, chodzę i krytykuję przestrzeń. Okej. Okay. Ja się zastanawiam, podpinam się. Jak osoby kończąc studia mogą potem tak korzystnie wpływać na przestrzeń miejską architekci? Dobre pytanie. Dużo wymówek, tak. No dobra, wbrew pozorom będzie bardzo mało na temat architektury i miast. Bardzo mocno się skupię na tej perspektywie faktycznie neurobiologicznej i jakby zdrowiu, tak, profilaktyce zdrowia, no bo są to perspektywy, które są mi najbliższe po prostu, tak, więc tutaj cieszę się, że Artur miał taką bardzo merytoryczną prezentację i przeleciał w ogóle mnóstwo rozwiązań urbanistycznych i projektów, bo w zasadzie u mnie w ogóle tego nie będzie w prezentacji. I teraz tak, mogę jeszcze powiedzieć tylko jedną rzecz na sam początek, że fajnie by było sobie chyba zdefiniować, czym jest zdrowie, tak? I tutaj Artur też poruszał ten temat. Ja jako osoba, która ma wykształcenie medyczne, lubię odwoływać się do definicji Światowej Organizacji Zdrowia. Nie jest to instytucja idealna, natomiast no, siłą rzeczy jako lekarz patrzę, tak, dostałam sygnał z tyłu, że zasłaniam ekran, patrzę zawsze gdzieś tam w stronę definicji faktycznie Światowej Organizacji Zdrowia i mówi ona, że zdrowie to nie jest tylko brak choroby, tylko zdrowie to jest wypadkowa, można powiedzieć tak, dobrostanu psychicznego, fizycznego i społecznego. Te trzy aspekty, o których mówił dzisiaj Artur. I dla mnie to jest jakby o tyle istotne, że w zasadzie mówimy o jakimś optymalnym funkcjonowaniu jednostki czy społeczności, tak? Więc czym jest zdrowe miasto dla mnie? W zasadzie jest pewną utopią, bo mówimy o jakiejś strukturze, mówimy o jakiejś organizacji architektonicznej, urbanistycznej, tak? Która optymalizuje nasze funkcjonowanie codzienne. A to też, o czym mówił dzisiaj Artur w dużym stopniu, to jest nawet nie dobrostan, który składa się na zdrowie, tylko to jest poziom taki fundamentalny, to jest eliminacja różnych stresorów pod tytułem niezdrowe powietrze, hałas, tak, mówiliśmy też o tej samotności i tak dalej. Dopiero w momencie, kiedy wyeliminujemy różnego typu czynniki stresowe, możemy mówić o optymalizacji doświadczenia i zdrowiu, więc w zasadzie to naprawdę jest to jakiś utopijny w pewnym sensie koncept. Faktycznie skupię się na neurobiologii, natomiast tak, na sam początek chciałabym się podzielić moim doświadczeniem z piątku. Byłam w Poznaniu w sprawach zawodowych, ale miałam chwilę czasu, więc wybrałam się na wyspę, nie wiem, czy Państwo ją znacie, Ostrów Tumski, tak, gdzie jest bardzo fajne muzeum, nazywa się Brama Poznania. Opowiadało o historii miasta i historii Poznania. I tam spotkałam się z takim opisem. Wstęp do historii Poznania mówił, że w średniowieczu bardzo wiele ludzi w tamtych czasach myślało o mieście jako niebiańskiej Jerozolimy. To był jakiś idealny obraz miasta opisany przez świętego Jana w Apokalipsie. I w zasadzie skłoniło mnie to do takiej refleksji, że chyba od zarania urbanistyki jest to dyscyplina, która jest skoncentrowana bardzo na jakimś abstrakcie, na jakimś wyobrażeniu. To wyobrażenie tego, czym jest miasto, jak ono powinno być skonstruowane, oczywiście to jest jakaś bardzo długa ewolucja, natomiast mam zawsze takie poczucie, że jednak urbanistyka jest mocno skoncentrowana na tym, co zewnętrzne, na jakiejś reprezentacji. Urbanistyka jest też na pewno narzędziem polityków i polityki,
I nie będę tego wątku rozwijać, natomiast chciałabym powiedzieć, że w zasadzie moje podejście do urbanistyki, a o urbanistyce wiele nie wiem, bo uczestniczyłam może w jednym projekcie urbanistycznym, a teraz przymierzam się do drugiego i mam głównie jakieś doświadczenie architektoniczne, to jest taka perspektywa inside-outside. Czyli ja zakładam, że zanim zaczniemy projektować dla człowieka, trzeba tego człowieka poznać od podszewki, tak? I tutaj takim faktycznie zupełnie nowym rozwiązaniem jest neurobiologia, neurourbanistyka, neuroarchitektura, zupełnie nowe dziedziny, które dopiero się rozwijają. Nie będę mówić, kim jestem, bo tutaj już było przedstawienie, natomiast faktycznie lubię zawsze robić takie wprowadzenie dotyczące moich własnych motywacji, żeby też ludziom, jakby mojej publiczności, zawsze uzmysłowić, dlaczego łączę różne wątki. Faktycznie mam podejście interdyscyplinarne, dosyć wcześnie w swoim życiu odkryłam, że mój mózg działa interdyscyplinarnie, studiowałam medycynę, natomiast medycyna mnie w pewnym sensie zawiodła, bo dosyć szybko na studiach medycznych odkryłam, że medycyna bardzo mało się koncentruje właśnie na zdrowiu, bardzo mało w trakcie studiów medycznych mówi się o prewencji zdrowia, natomiast medycyna przede wszystkim koncentruje się na chorobie. I tak jak powiada mój kolega Ty Farrow, który jest urbanistą i architektem i też bardzo często właśnie mówi o tym, że medycyna mało mówi o profilaktyce, mówi, mamy mniej więcej 8 tysięcy czynników wpływających na choroby przebadanych, a tylko 80 czynników, które mówią, jak podpierać zdrowie, tak? To się trochę zmienia i będę też o tym mówić. Natomiast faktycznie medycyna mnie gdzieś tam rozczarowała. Zaczęłam się bardzo mocno interesować w trakcie studiów medycznych neurobiologią, tym jak funkcjonuje mózg. I na jakimś etapie życia postanowiłam, że połączę to z architekturą, ponieważ architektura zawsze była moją pasją. Myślałam, żeby ją studiować w ogólniaku, ale aberracje życiowe, dokonałam innych wyborów. I bardzo ważnym takim wydarzeniem w moim życiu były te studia neuronauki stosowane w architekturze, które skończyłam w 2018 roku na Uniwersytecie IUA w Wenecji. Wykładam teraz tam, mam zajęcia ze studentami, które pomogły mi spiąć te dyscypliny. I od 2018 roku faktycznie współpracuję z architektami, architektkami, urbanistami, urbanistkami i pomagam im optymalizować doświadczenie użytkowników w przestrzeniach. Nie są to już tylko teorie, ale też konkretne projekty. Współpracowałam z wieloma firmami na świecie i w Polsce i dzisiaj o paru takich projektach też Wam opowiem. No więc wracając do studiów, zaczęłam się interesować prewencją zdrowia, zaczęłam się interesować tym, czym jest zdrowie. Więc wypadłam też z nurtu takiej mainstreamowej, można powiedzieć, medycyny i odkryłam dziedzinę zwaną psychoneuroimmunologia, która, można powiedzieć, że jest takim racjonalnym, czy bardziej może biologicznym wytłumaczeniem, zracjonalizowaniem w zasadzie starej myśli, starej filozofii, która mówi, że wiele naszych problemów zdrowotnych też wynika z naszej psychiki, tak? Czy też zaczyna się gdzieś tam w naszym umyśle. I w zasadzie to, co robi psychoneuroimmunologia, łączy układ nerwowy człowieka, który jest no, takim królem, można powiedzieć, czy królową w naszym organizmie, bo jest to układ, który synchronizuje działanie wszystkich innych układów, synchronizuje działanie w zasadzie wszystkich narządów. I psychoneuroimmunologia mówi, że cokolwiek się dzieje w Twoim układzie nerwowym, przede wszystkim tutaj się koncentruje na stresie, który jest też bardzo istotny z punktu widzenia doświadczenia architektury czy urbanistyki, to zacznie wpływać na wydzielanie różnego typu hormonów, a te hormony prędzej czy później będą miały wpływ na Twoją odporność, tak? Więc pokazuje w pewnym sensie ta dziedzina, jak rozwija się choroba w naszym organizmie. I teraz tutaj narzekam, że my się mało interesujemy prewencją zdrowia, natomiast przyznam, że jest nadzieja, trochę się nasze podejście zmienia, już pomijam jakby nacisk tutaj na aktywność fizyczną i zdrowie. Pojawia się fenomen, prawdę mówiąc nie znam nazwy tego fenomenu w języku polskim, w języku angielskim nazywa się to social prescribing. Znacie to Państwo? Słyszeliście o tym, tak? Jak to się nazywa w języku? Czasami są recepty, zielone recepty. Zielone recepty. No więc właśnie, coraz więcej lekarzy zaczyna przypisywać właśnie na przykład kontakt z naturą, tak? I
mamy coraz więcej publikacji, takich jak właśnie ta, którą znalazłam na łamach The Guardian w zeszłym tygodniu, dotyczących tego, jak natura nas leczy, dlaczego natura nas leczy. Ta publikacja jest bardzo ciekawa akurat, dlatego że tutaj jest zbiór informacji z dziedziny neuronauk środowiskowych, neurobiologii środowiskowej, która rozwija się dosyć intensywnie przez ostatnią dekadę. Jest parę laboratoriów neuronauk środowiskowych na świecie, jedno w Chicago, jedno w Berlinie, jest też grupa w Pensylwanii. Nie w Pensylwanii, tylko University of Pennsylvania. Tak, w Pensylwanii, dobrze mówię. I teraz na przykład ta publikacja bardzo się koncentruje na tym, jak natura wpływa korzystnie na nasz mózg, na naszą pamięć, na naszą wyobraźnię, jak poprawia, optymalizuje takie poznawcze działanie. Natomiast skupię się na moment na tej naturze, bo wydaje mi się, że ta natura, czy biofilia, o której coraz częściej się mówi, jest istotnym elementem zdrowych miast, czy miast, które miałyby optymalizować nasze funkcjonowanie. Oczywiście trzeba też wiedzieć, jak tą biofilię wprowadzać. Co wiemy na temat natury i jak ona wpływa pozytywnie na nasz organizm? Wiemy, że redukuje poziom stresu. Jest bardzo dużo badań, które wskazują, że obniża poziom kortyzolu, już nawet 20 minut wystarczy. Poprawia nastrój, ponieważ sprzyja wydzielaniu neurotransmitera dopaminy, który ma ścisły związek z układem nagrody. Reguluje rytmy biologiczne, między innymi tutaj jest ten element światła naturalnego, który stanowi jeden z elementów projektowania biofilnego. Moduluje aktywność układu immunologicznego i to jest też to, o czym wcześniej mówiłam. Cokolwiek się dzieje w naszym mózgu, jeżeli spada poziom stresu, to ma wpływ na przemiany hormonalne, a to się odbija na funkcjonowanie naszego układu immunologicznego. Jest bardzo ciekawa teoria, która została stworzona w latach 90. przez badacza Kaplana, nazywa się Attention Restoration Theory, która dzisiaj już ma podstawy neurobiologiczne i są badania, które mówią, że nawet 40 sekund odpowiedniego widoku na zieleń może mieć wpływ na nasze mechanizmy uwagi. Więc jest wiele różnych mechanizmów bardzo dobrze przebadanych i te badania są dostępne, natomiast my cały czas mamy problem z wykorzystywaniem tych badań i praktykowaniem tego, tak? Dopiero teraz coraz częściej się mówi właśnie o tej biofilii i wewnątrz budynków i na zewnątrz. Jest coraz więcej też badań dotyczących wpływu, cały czas mówiąc o prewencji zdrowia. Coraz więcej badań, które mówią na temat tego, jak sztuka pozytywnie wpływa na mózg człowieka. Nie mówię tylko o tańcu, mówię również o sztuce wizualnej, ale mam też na myśli różnego typu na przykład instalacje związane ze sztuką, na przykład w kontekście miasta. I teraz powiem jeszcze tylko tyle, że instytucją, która bardzo dużo dokonuje w tej chwili badań dotyczących właśnie tego, jak sztuka może wpływać pozytywnie na nasz mózg i jednocześnie prewencję zdrowia, jest laboratorium z neuroestetyki stosowanej na Uniwersytecie Johns Hopkins University. Jest to instytucja, która robi w tej chwili niesamowite rzeczy. Zorganizowali nie tak dawno, w listopadzie, konferencję Intentional Spaces Summit. Mówiliśmy i o architekturze na tej konferencji w małej skali, dużej skali. Miałam przyjemność w niej uczestniczyć. Dwudniowy maraton i naprawdę zaczyna coś się, myślę, zmieniać, przynajmniej w mentalności małej grupy, 300 osób na świecie. Jesteśmy bardzo zdeterminowani do tego, żeby szerzyć tą wiedzę dotyczącą właśnie jak architektura, design i też urbanistyka mogą wpływać na zdrowie globalne i prewencję zdrowia globalnego i na początku tej konferencji, tego wydarzenia był też reprezentant ze Światowej Organizacji Zdrowia, który popierał w ogóle tą całą inicjatywę i inicjatywa Intentional Spaces Summit jest też organizowana w porozumieniu właśnie ze Światową Organizacją Zdrowia, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tworzyliśmy różnego typu tak zwane frameworki, zastanawialiśmy się nad tym, jak przyspieszyć te badania translacyjne z dziedzin neuronauk, psychologii środowiskowej i tak dalej i jak je wprowadzać szybciej do projektowania przestrzeni.
I z tej konferencji po raz kolejny przyjechałam z takim przekonaniem, że architekci, urbaniści, deweloperzy są pracownikami służby zdrowia. I to, co robią, wpływa istotnie na nasze zdrowie i moglibyśmy zapobiegać wielu chorobom poprzez odpowiednio zaprojektowane wnętrza, budynki, dzielnice miasta. Więc to nawet nie jest już, a co jeśli byśmy, tylko nie mam po tej konferencji w Waszyngtonie żadnych złudzeń co do tego, że można by to robić, ale jesteśmy faktycznie bardzo daleko od tego, bo jesteśmy na etapie zdawania sobie z tego sprawy, że zanieczyszczenie powietrza wpływa fatalnie na nasze zdrowie, czy eliminowanie hałasu powinno być podstawą i dalej się tego nie robi w wielu różnych miastach. I teraz ten wątek neurobiologiczny. Wiem, że wiele osób może do tego podchodzić sceptycznie, bo żyjemy w czasach neuromanii i faktycznie ta wiedza neurobiologiczna przenika bardzo wiele różnych dyscyplin i słyszymy przez ostatnich parę dekad dużo na temat neuroekonomii, neurofilozofii, neuromarketingu, no i w końcu neuroarchitektura, neurourbanistyka. Z drugiej strony ten trend mnie nie dziwi, dlatego że pod koniec lat 90. faktycznie neurobiologia bardzo przyspieszyła. Na początku drugiego milenium, dzięki technologiom, dzięki różnego typu innowacjom, zaczęliśmy mieć nowe narzędzia, takie jak rezonans, tak? Coraz bardziej magnetyczny, coraz bardziej zaawansowane narzędzia do badania fal mózgowych, elektroencefalogramy, sensory różnego typu, które można też wykorzystywać do badania reakcji fizjologicznych. Więc siłą rzeczy mamy narzędzia, które służą do tego, żeby zaglądać, pomagają nam zaglądać dosłownie w mózg człowieka czy organizm człowieka. Coraz więcej też mobilnych mamy technologii. I faktycznie neuronauki udowadniają to, że architektura ma wpływ na biologię człowieka, ale mówię też na poziomie układu nerwowego, tak? Bo o takich rzeczach typu hałas, zanieczyszczenie, wszyscy coś na ten temat wiemy. Natomiast powiem, jak architektura wpływa na pewne wybrane, tutaj to są bardzo wąskie zagadnienia, na jakby wybrane aspekty doświadczenia architektury tylko omówię, bo tematyka jest bardzo rozległa. To jest model, który jest zwany triadą neuroestetyczną. Mówi o doświadczeniu między innymi właśnie architektury. Został on stworzony w 2017 roku, czyli stosunkowo niedawno, przez trzech bardzo znanych neuronaukowców i mówią oni, że za każdym razem, jak doświadczamy architektury na małą skalę, na dużą skalę, dochodzi do aktywizacji trzech systemów biologicznych. I teraz tak, popatrzmy tutaj na dół, po lewej stronie. Zmysły. Dochodzi do aktywizacji zmysłów. Tak jak jestem tutaj w tej przestrzeni, cały czas aktywne są różne kanały zmysłowe. I to są takie kanały oczywiste jak wzrok, słuch, zapach, propriorecepcja, czyli czucie głębokie, zmysł przedsionkowy, interocepcja. Tych zmysłów jest bardzo dużo. My zwykle mówimy o 5, natomiast w tej chwili mówi się nawet o 20 różnych zmysłach. W każdym razie zmysły są takim interfejsem pomiędzy człowiekiem a przestrzenią. Te informacje płynące poprzez zmysły zawsze są spinane z informacją na temat ruchu. Czy doświadczenie architektury, czy doświadczenie też w mieście jest zawsze doświadczeniem dynamicznym, prawda? Bo człowiek zawsze jest w ruchu. I one są przetwarzane tutaj przez korę somatosensoryczną, która znajduje się w płacie ciemieniowym w mózgu. Z jednej strony jest wpływ na mnie tych wszystkich impulsów, które napływają poprzez zmysły, z drugiej strony, tak jak tutaj Pan powiedział na samym początku, że każdy z nas jest trochę architektem, tak? Czy teoretykiem też architektury, dlatego że każdy z nas od najmłodszych lat ma pewne doświadczenia architektury, miasta i uczymy się pewnych schematów dotyczących na przykład tego, czego możemy się spodziewać w różnych przestrzeniach, tak? Antycypacja wyjścia do galerii sztuki jest zupełnie czymś innym niż antycypacja pobytu w szpitalu, prawda? Spodziewamy się czegoś zupełnie innego, spodziewamy się innych zachowań, spodziewamy się zupełnie innych wnętrz, przewidujemy zupełnie inne emocje. Więc te wszystkie informacje gdzieś tam odkładane są w naszym mózgu i one interpretują też w pewnym sensie bodźce, które napływają właśnie z zewnątrz. I teraz dochodzi cały czas do interakcji pomiędzy tymi dwoma systemami.
Natomiast w trakcie, kiedy te systemy ze sobą rozmawiają, pojawiają się reakcje emocjonalne. One się pojawiają w naszej podświadomości, dlatego że odpowiada za nie układ limbiczny, różne struktury tak zwane podkorowe, więc są to bardzo często emocje, z których my sobie nawet nie zdajemy z tego sprawy. Ale układ limbiczny cały czas jakby rejestruje poziom stresu. Jeżeli ten stres jest chroniczny, a w wielu przestrzeniach, miastach mówimy o chronicznym stresie, tak? Można mówić o ekspozycji, to jest taka analogia medycznej dawki. Jeżeli ten stres jest medyczny, siłą rzeczy prędzej czy później spowoduje różne zmiany w układzie hormonalnym i to będzie wpływać na przykład na naszą odporność i może powodować większą zapadalność na różne choroby. I to nie tylko takie choroby oczywiste, typu, nie wiem, choroby układu oddechowego, też na przykład choroby w układzie nerwowym. I żeby Państwu uświadomić, na jakim etapie jesteśmy, jeżeli chodzi o badanie doświadczenia architektury z punktu widzenia neurobiologii, powiem tylko, że moja koleżanka Cleo Valentine na Uniwersytecie Cambridge od paru lat tworzy zupełnie nową dziedzinę, która nazywa się architektoniczną neuroimmunologią. I teraz co robi Cleo? Cleo testuje różnego typu wzorce architektoniczne, na przykład formy geometryczne, albo natężenie światła, albo na przykład obecność zieleni, albo brak, fraktale, konstelacje tych różnych elementów architektonicznych, jak one wpływają na właśnie układ odpornościowy, bada poziom stresu. I w zasadzie pierwsze dane, które Cleo zebrała, wskazują na to, że pewne doświadczenia architektoniczne mogą korelować na przykład z występowaniem choroby Alzheimera. Oczywiście to nie jest jedyny czynnik. Mówimy o wielu różnych czynnikach, ale architektura, nie mówiąc już o też doświadczeniu urbanistycznym, może być też czynnikiem, który wpływa na powstawanie nawet takich chorób jak choroba Alzheimera. Więc to jest niesamowite. Myślę, że potrzebna jest jeszcze akumulacja bardzo wielu danych, bo są to nowe dziedziny, które dopiero się rozwijają. Natomiast dzięki, tak jak mówię, technologiom, no dzisiaj sztucznej inteligencji tak samo, zbieraniu różnych danych, szukaniu różnych wzorców, różnych patterns, tak, tych danych, faktycznie możemy odnajdywać zupełnie nowe związki. Więc z tego wszystkiego, o czym mówię, wynika, że faktycznie konstelacja tych wszystkich elementów architektonicznych czy urbanistycznych, powietrze, światło, kolory, geometrię, temperatury, materiały, interakcje społeczne i tak dalej, że to wszystko mogą być nasze superfoods, czy takie witaminy, czy nawet właśnie leki, które zapobiegają pewnym chorobom. Nauka, neurobiologia, oprócz tego, że pomaga nam zrozumieć lepiej to doświadczenie architektoniczne poprzez takie modele na przykład jak ta triada neuroestetyczna, pomaga nam też zrozumieć, jak poszczególne elementy architektoniczne, na przykład światło, wpływają na człowieka. I tutaj na przykład coraz więcej badań dotyczących światła sugeruje, że pewna długość fali światła albo pewien kierunek światła może sprzyjać regeneracji, też na takim poziomie właśnie poznawczym, mechanizmy uwagi. I tą wiedzę można wykorzystywać do tego, żeby właśnie wywoływać pewne stany u ludzi, też w przestrzeniach publicznych. Natomiast inny typ światła powoduje, że osoba jest bardzo pobudzona i bardzo skupiona. I teraz co z tą wiedzą, jak to wykorzystywać? No więc zanim opowiem trochę o jakichś projektach, to chciałam się podzielić takim manifestem i taką filozofią tworzenia miast, z którą miałam styczność, dlatego że współpracowałam blisko z Itay Palti, urbanistą i architektem, pracowałam u niego w biurze architektonicznym przez 2 lata i to w zasadzie było moje pierwsze doświadczenie właśnie, jeżeli chodzi o współpracę z architektami. Realizowaliśmy też projekty urbanistyczne, o jednym z nich powiem. I Itay, architekt, bardzo zainteresowany neurobiologią, psychologią, razem z neuronaukowcem, bardzo znanym z Izraela, Moshe Bar, opublikowali taki manifest w 2018 roku, nazywa się Manifestem Świadomych Miast.
Itaj po napisaniu tego manifestu założył też ruch Conscious Cities Movement, z którym współpracowałam przez 4 lata. A ostatnio zrezygnowałam z tej współpracy, bo chcę się skupić na swoich projektach. I tutaj jest taka propozycja i mam nadzieję, że uda mi się odpalić krótki film, który pokaże, jaka jest filozofia właśnie Itaj i jak można wykorzystywać naukę, w szczególności neuronaukę i psychologię w połączeniu z technologią i sztuczną inteligencją do tworzenia zupełnie innych miast. We're all familiar with stories of the Golem from Prague and Frankenstein, inanimate objects injected with life. These are examples of things becoming conscious, the quality or state of being aware, especially of something within oneself. Could we do the same to our cities? We're already busy making them more efficient and productive. We make them smarter by using technology to interact with services and organizations, channeling data from one point to another. There's an even greater amount of information being produced that expresses our day-to-day lives. We mark out routes, post photos, write about experiences, tweet our thoughts, and on the most part with the intention of being seen and heard. We're producing a constant stream of expression. What if a city became aware of this information and began to make sense of what's going on inside of itself? It could combine a huge amount of data with a growing body of knowledge of how we experience our built environment, one that is continuously being updated by the behavioral and brain sciences. Take, for example, a study revealing that some city streets cause increased cognitive load. This happens when the levels of stimuli in our surroundings are too high, overwhelming our brain systems. It has adverse effects such as depleting our attention capacity and is thought to weaken functions such as self-control. Imagine if the city became aware of the times when a problematic street is overloaded with stimuli and helped adapt it to our benefits. But it doesn't all need to be instant changes. There are semi-permanent improvements that a conscious city can make according to patterns of behavior. It could encourage playful learning for children outside of school, or offer more opportunities for interaction in areas where the old suffer from loneliness. We already know that we can design spaces and environments that affect our mood and behavior, even if until recently our understanding was anecdotal. From monuments that inspire awe, to department stores that disconnect us from time, we've begun to use advances in psychology and neuroscience to improve environments like hospitals and schools. And this is possible at any scale. We have an opportunity to improve our well-being through architecture and urban design that better consider our needs. We should make sure that new knowledge is used right so that our cities become healthier, more inclusive, and democratic. And we can do this by building conscious cities. No tak, długa droga i teraz pytanie, czy to jest kierunek, którym chcemy podążać, tak? Czy faktycznie chodzi o wykorzystanie technologii i sztucznej inteligencji do tego, żeby optymalizować doświadczenie użytkowników w miastach i tutaj też Artur dzisiaj opowiadał o tym projekcie Sidewalk Labs Google, tak, gdzie było bardzo dużo technologii, ten projekt nie został w końcu zrealizowany. Mówiło się właśnie, że żyjemy, krytycy mówili, że to jest tylko część tego surveillance kapitalizm, tak, czyli cały czas pobieranie danych na nasz temat. Natomiast no, myślę, że i tak wiele danych jest pobieranych i teraz gdyby te dane były łączone z różnymi informacjami, odkryciami właśnie neuronauki, psychologii, być może moglibyśmy odejść od tego paradygmatu smart cities bardziej w kierunku conscious cities. Ale oddryfowując trochę od tej filozofii, moje podejście do wykorzystania neurobiologii w projektowaniu architektonicznym jest może też trochę inne, tak? I jakie tutaj widzę korzyści? Przede wszystkim faktycznie wzmocnienie tego połączenia pomiędzy urbanistyką a zdrowiem publicznym.
i większa świadomość dotycząca tego, jak światła, jak miasta mogą sprzyjać zdrowiu. I tutaj myślę, że głównym czynnikiem, który moglibyśmy badać, jest stres w różnego typu przestrzeniach urbanistycznych. Drugi element to jest, zostawiłam termin angielski, dlatego że nawet nie mam zielonego pojęcia, jak to przetłumaczyć na język polski. Mówimy w języku polskim o zrównoważonym rozwoju, tak? Sustainability. Bardzo dużo się mówi o tym zrównoważonym rozwoju pod kątem planety. Niektórzy nawet mówią o dobrostanie planetarnym, natomiast w dalszym ciągu mało się mówi o tym, jak wspierać te komponenty psychospołeczne zrównoważonego rozwoju. Jest to na pewno taki element, który jest gdzieś tam pozostawiony w tyle. Neurobiologia może nam również pomagać w projektowaniu pod wybrane doświadczenia, na przykład regenerację właśnie, tak, czy wspierać, są projekty też właśnie tego mojego kolegi Itai Palti, wykorzystanie neurobiologii do tego, żeby wspierać różne funkcje poznawcze u dzieci w takich parkach zabaw. Jest projekt zrealizowany w Filadelfii, który nazywa się Urban Thinkscape. No i ostatni tutaj kierunek, neurobiologia może nam też pomóc w projektowaniu dla wybranych grup. To mogą być właśnie osoby neuroróżnorodne, które w wielu różnych sytuacjach mają tak zwaną hiperwrażliwość, tak, wysoką wrażliwość na czynniki środowiskowe i dla nich doświadczenie miasta jest czymś zupełnie innym, czy doświadczenie jakiejkolwiek przestrzeni. I teraz chciałabym się z Wami podzielić po prostu projektami, w których uczestniczyłam. To są projekty na większą albo mniejszą skalę, natomiast to były takie projekty, gdzie wykorzystywaliśmy właśnie to science-informed design, tak, czy neuroscience-informed design. I tutaj może jeszcze tylko powiem, taka dygresja, że ja faktycznie reprezentuję taki kierunek myślenia. Uważam, że nauka, wszelkiego typu nauki o człowieku mogłyby nam bardzo pomóc w podpieraniu decyzji projektowych. I to nawet nie chodzi o taki evidence-based design, tak, że to wszystko musi być takie bardzo rygorystyczne. W języku angielskim właśnie mówi się o tym evidence-based design versus science-informed design. Chodzi po prostu o to, żeby wykorzystywać wiedzę naukową, ale no, na pewno jesteśmy w dalszym ciągu daleko od tego i zaraz będę też mówić o moich interakcjach tutaj z urbanistami. To jest, tak, może jeszcze słowem wstępu do tego projektu. Więc tutaj Artur mówił o samotności, że to jest ogromny problem. Zgłosiło się do nas miasto San Diego, zgłosiła się do nas agencja z miasta San Diego, mówiąc, okej, mamy ogromny problem w San Diego, tym problemem jest epidemia samotności i chcemy ten problem rozwiązywać poprzez różnego typu interwencje. No i był jakiś fundusz bardzo określony na projekt. Długo się zastanawialiśmy, na czym mogłaby polegać nasza interwencja. I teraz tak, w pierwszej kolejności to, co zrobiliśmy, jakby wiedzieliśmy, że jeżeli chcemy zapobiegać samotności, musimy budować tak zwany social cohesion, tak, czyli no, kohezję społeczną, czyli to poczucie wspólnoty. I zrobiliśmy bardzo dużo researchu takiego wstępnego właśnie z różnych publikacji naukowych, czyli to nawet nie były badania pod tytułem sensory i tak dalej, tylko po prostu staraliśmy się wykorzystać badania, które gdzieś tam są. Zrobiliśmy tak zwany research translacyjny, badania translacyjne. Zidentyfikowaliśmy główne takie, przepraszam, dużo wtrąceń angielskich, ale pracuję cały czas po angielsku, te wszystkie dokumenty tworzyłam też w języku angielskim, więc będę się od czasu do czasu tymi terminami angielskimi posługiwać. Zidentyfikowaliśmy takie drivery, tak, główne czynniki, które składają się na to social cohesion, na tą kohezję społeczną. I ustaliliśmy, że na pewno bardzo ważne jest poczucie bezpieczeństwa, na pewno bardzo ważne jest poczucie przynależności, na pewno bardzo ważne jest wzajemne wspieranie się i tworzenie jakiejś pozytywnej społeczności. I staraliśmy się też znaleźć na podstawie literatury naukowej związki pomiędzy różnymi elementami architektonicznymi, na przykład światłem, widocznością, proporcjami, geometriami i tak dalej, i właśnie tymi, że tak powiem, driverami.
I nasza interwencja odbyła się na stacjach kolejowych. Dlaczego? Dlatego, że tak ustaliliśmy z inwestorem, stwierdziliśmy, było do wyboru ileś lokalizacji tej interwencji, natomiast stwierdziliśmy, że bardzo dużo ludzi w San Diego przemieszcza się codziennie kolejką z jednego końca metropolii na drugi i są to ludzie, którzy codziennie z tego połączenia, z tego transportu korzystają i już można by zrobić bardzo dużo dobrego, gdybyśmy wprowadzili pewnego typu rozwiązania na stacjach kolejowych, które sprzyjają budowaniu właśnie wspólnoty, tak? I opracowaliśmy taki brief i różnego typu rozwiązania na tych stacjach kolejowych w oparciu o te dane naukowe, które w skrócie Wam tutaj pokazywałam. Druga moja współpraca ze studiem urbanistycznym, taka mikrokonsultacja, to była konsultacja w Warszawie, konsultacja w części Warszawy Targówek. Chodziło o to, żeby wprowadzić serię interwencji, to jest adres Suwalska 1113, pokażę może tak obszar, bardzo, bardzo skomplikowany, to jest Park Jordanowski na Targówku w Warszawie i tutaj są zidentyfikowane przez urbanistki różne przestrzenie, w których mieliśmy polepszyć po prostu doświadczenie użytkowników. I moja konsultacja tutaj głównie polegała na tym, że wspierałam dziewczyny, zespół był tutaj damski, bardzo otwarte głowy, wspierałam dziewczyny, dawałam im różne informacje dotyczące regeneracji użytkowników, właśnie jak mogą się osoby na głębszym poziomie regenerować, jak używać biofilii, czyli nie tylko obecność roślin, ale jakie rośliny powinny wprowadzić, jaki rodzaj światła, jakie materiały, jak ewentualnie zaprojektować różne ścieżki. Mówiłam też trochę o tak zwanym nudgingu, czyli popychaniu ludzi do pewnych zachowań prospołecznych, prozdrowotnych na terenie tego parku i dziewczyny starały się wtopić tą wiedzę właśnie neurobiologiczną, podpierać nią swoje decyzje projektowe. Ten projekt cały czas jest w realizacji, zobaczymy jak wyjdzie. Mam nadzieję, że będę miała okazję o tym też więcej w przyszłości mówić. Tu jest projekt inny, to nie jest sensu stricte konsultacja urbanistyczna, ale mówi myślę o takim aspekcie doświadczenia, który jest bardzo ważny też w mieście i jest często pomijany, mianowicie mówi o wayfindingu, czyli odszukiwaniu drogi, tak? I współpracowaliśmy ze szpitalem w Kanadzie, mamy takiego partnera, studio projektowe w Kanadzie, w Toronto. Szpital, bardzo duży szpital, Cortelucci Vaughan Hospital, który został zaprojektowany w trakcie pandemii, 2-3 lata temu oddany i management tego szpitala zaczął obserwować z ostatniego tutaj piętra, że ludzie się gubią na parkingu, mimo że parking i ten wayfinding, bo tam są różne instrukcje dotyczące tego, jak trzeba się poruszać, został stworzony w oparciu o wytyczne stanu Ontario. I poprosili nas, żebyśmy po prostu zrobili tak zwany post-occupancy evaluation, czyli takie badanie, o którym w urbanistyce i w architekturze dużo się mówi, ale bardzo rzadko takie badania są zrobione, czyli jak to po polsku nazwać, badanie po oddaniu, tak, już budynku, no bo ten budynek już został oddany. I złożyliśmy złożoną, ale nie tak skomplikowaną metodologię badań, które można było zrobić w praktyce i przebadaliśmy różne ścieżki. Tam były badania i behawioralne, i takie testy poznawcze robiliśmy, żeby zobaczyć, jak ludzie są, na ile są obciążeni poznawczo. Zidentyfikowaliśmy różne tak zwane pain points tutaj na różnych ścieżkach i daliśmy potem szpitalowi wytyczne, które miały spowodować, że ten wayfinding, o tutaj widzimy na przykład jeden z takich znaków, zostanie zoptymalizowany. To było o tyle istotne, że mówimy o doświadczeniu szpitala, gdzie ludzie bardzo często przyjeżdżają już zestresowani, bo albo jadą na jakieś badania, albo jadą kogoś odwiedzić, albo mąż podwozi, nie wiem, kobietę w ciąży i na pewno ten stan psychiczny też powoduje, że ludzie się gdzieś tam gubią przed tym szpitalem, ale
z całą pewnością to też wpływa negatywnie na wizerunek tego szpitala, tak? Nie tylko doświadczenie użytkowników, ale też wizerunek tej instytucji i management sobie doskonale z tego zdawał sprawę. To jest projekt, do którego zostałam już zaprzągnięta z moim zespołem, natomiast nie wiem, czy go zrealizujemy, bo to zależy od tego, czy dostaniemy fundusze. Mówimy chyba o pierwszym potencjalnym zastosowaniu neuronauk w kontekście urbanistyki w Polsce. To jest pierwszy dokument, który został stworzony parę miesięcy temu i proponuje zupełnie nową koncepcję części centrum Katowic. Ma powstać tak zwana zielona strefa nauki. Wystąpiliśmy w tej chwili o fundusz do Unii Europejskiej. Dowiemy się w przyszłym roku, natomiast co było ciekawe, miasto i liderzy tego projektu, żeby wystąpić o te środki z Unii Europejskiej, musieli pokazać, że robią coś innowacyjnego i dlatego zgłosili się do nas i zaczęliśmy rozmawiać z miastem na temat zastosowania właśnie neuronauk środowiskowych, jakie potencjalnie można by zrobić badania, gdzie moglibyśmy badać, co. I to wszystko zostało zaproponowane w aplikacji, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jest szansa, że w maju powinniśmy wiedzieć, jest szansa, że zrealizujemy pierwszy taki projekt w Polsce i będziemy robić różnego typu badania z wykorzystaniem takiego paradygmatu. To jest już bardzo techniczne, nie będę schodzić głębiej, ale jest taki nowy paradygmat, który nazywa się Ecological Momentary Assessments. Można dzisiaj wykorzystywać platformy cyfrowe, można wykorzystywać różnego typu aplikacje, ludzie mają różne smartwatche i te wszystkie technologie można ze sobą łączyć i można po prostu na przykład badać poziom stresu, tak jak mówiłam, a jednocześnie korelować dane sczytywane przez różne sensory z odpowiedziami ludzi na przykład w jakiejś aplikacji, tak? A dotyczące tego, jak się czują w pewnych przestrzeniach. Więc tego typu metody chcemy wykorzystać właśnie w przypadku tego projektu, żeby podpierać decyzje projektowe. Pomysł jest taki, żeby stworzyć pewien prototyp przestrzeni, następnie zrobić takie badanie, ale nie post, tylko pre-design i zebrać dane i tym samym bawić się też konstelacją różnych właśnie elementów, zmieniać taką małą architekturą, tak, układy na przykład ławek, oświetlenie i wyciągnąć z tego wnioski. I jeszcze jeden przykład tutaj mojej współpracy ze studiem architektonicznym HKS. Paradygmat tak zwanych wzbogaconych środowisk dla zdrowia mózgu. Stworzyliśmy wspólnie raport w oparciu o badania właśnie neurobiologiczne. Od lat 40. istnieje taki pomysł, zaczęło się wszystko od neuronaukowca Heba, że pewne rodzaje środowiska wpływają korzystnie na układ nerwowy, ale nie człowieka, tylko gryzoni. Heb i wielu innych neuronaukowców obserwowali myszy i szczury w klatkach i robili takie eksperymenty. Część szczurów było w klatkach normalnych, standardowych, a część w tak zwanych klatkach wzbogaconych. Te klatki wzbogacone to były klatki, gdzie była stymulacja sensoryczna, było więcej po prostu różnych bodźców, takiej inicjacji zabawy, było więcej stymulacji ruchowej, były jakieś tory przeszkód, więc te szczury miały też jakąś stymulację poznawczą i stymulacja, no tutaj mówimy o stymulacji społecznej w przypadku człowieka, natomiast tam interakcja ewentualnie z innymi gryzoniami. I okazywało się, że już nawet po paru tygodniach przebywania w takich enriched environments, czyli właśnie wzbogaconych środowiskach, szczury miały grubszą korę mózgową. Ten paradygmat jest badany od paru dziesięciu lat, oczywiście tego do końca nie da się pokazać na człowieku, natomiast my mamy 96% DNA wspólnego z gryzoniami i neuronaukowcy z Akademii Neuronauk dla Architektury twierdzą, że to jest jeden z podstawowych jakby paradygmatów w tej dziedzinie, tak? Neuroarchitektury, neurourbanistyki, że przede wszystkim powinniśmy tworzyć środowiska wzbogacone, gdzie jest odpowiedni poziom stymulacji sensorycznej, ruchowej, poznawczej, społecznej. Więc stworzyliśmy z tym biurem architektonicznym taki raport, opracowaliśmy też serię różnych wytycznych projektowych i
I część przynajmniej architektów w tej firmie HKS tworzy przestrzenie w sposób bardziej świadomy. I ostatni projekt, opowiadam o nim tutaj, mimo że to jest projekt wnętrza, ale uważam, że takie samo myślenie można też zastosować właśnie w przypadku na przykład niektórych jakichś wybranych przestrzeni publicznych. Mówiliśmy też o przestrzeniach pomiędzy budynkami. I taką inspiracją w ogóle dla tego projektu była promenada, więc w pewnym sensie przestrzeń publiczna była inspiracją dla projektu w biurze. Zaproponowaliśmy, to jest biuro Arup firmy w Warszawie, żeby właśnie zrobić w biurze taką promenadę, gdzie wszyscy mieliby dostęp do światła naturalnego i mogliby obserwować widoki, i Arup na to przystał. Daliśmy architektom wytyczne dotyczące geometrii, światła, kolorów, materiałów wykończeniowych. I powstała faktycznie wyjątkowa przestrzeń. Każdy jeden element dekoracyjny był konsultowany z punktu widzenia tak zwanych human factors, tak? Czyli właśnie czynników ludzkich. Nie ma tutaj absolutnie tylko myślenia powierzchownego, zewnętrznego, że coś jest ładne, nieładne. Oczywiście to też jest jakaś tam warstwa projektu, ale światło odpowiedniej długości, światło tak zwane indirect, niebezpośrednie, które właśnie jest typowym światłem, które sprzyja regeneracji. To samo tutaj też widać. I wiele tutaj jest tego typu trików wdrożonych w ten projekt. Jesteśmy z tego projektu bardzo dumni, dlatego że wygrał on prestiżową nagrodę Frame. Pierwszy raz biuro architektoniczne z Polski sięgnęło po międzynarodową nagrodę i moja firma Consulticoba w tym uczestniczyła. I dokładnie taki sam sposób myślenia można by wykorzystywać przy tworzeniu przestrzeni publicznych, pewnych przejść, korytarzy, placów publicznych, z jednej strony korzystając właśnie z tego paradygmatu środowiska wzbogaconego, z drugiej strony właśnie wykorzystując różne triki, żeby sprzyjać regeneracji użytkowników, tylko potrzebna by była do tego współpraca interdyscyplinarna pomiędzy ludźmi, którzy znają się na mózgu człowieka i zdrowiu ludzi, i urbanistami, i architektami. Podsumowując, wiemy, że jakość życia i tak zwany dobrostan, czy też profilaktyka zdrowia opiera się na trzech takich grupach czynników. Tak? Mamy te wszystkie aspekty psychospołeczne, które są związane z integracją społeczną, z wartościami, przekonaniami jednostki, z edukacją, zachowaniami, wyborami dotyczącymi stylu życia. Z drugiej strony mamy te aspekty neurobiologiczne i przyzwyczailiśmy się do takiego myślenia, że nie mamy na nie wpływu, tak? Geny, przebieg rozwoju neurologicznego, rozmiar mózgowia. No i z trzeciej strony mamy to środowisko życia. Pewnego typu zabudowa natury, artefakty, kontekst przestrzenny i tak dalej. Wiemy, że czynniki środowiskowe mogą być tak zaprojektowane, by wpływać na procesy zarówno psychospołeczne i neurobiologię, więc wydają się czynnikiem kluczowym, jeżeli chodzi o wspieranie jakości życia i dobrostanu jednostek. I w moim odczuciu, i tutaj będę powtarzać, to myślę, że to jest taka moja misja na następne lata, może dekady, i mantra, że architekci, urbaniści powinni czerpać z multidyscyplinarnej wiedzy o człowieku pochodzącej z dziedzin badawczych takich jak właśnie neuronauki środowiskowe, neurobiologia, te nowo rozwijające się też dziedziny jak neuroestetyka, neuroarchitektura, psychologia. Powstają też takie dziedziny jak biophilic design, circadian health. No tutaj akurat mówimy o projektowaniu szpitali, natomiast jest w tej chwili bardzo dużo dziedzin, które mówią nam o tym właśnie, jak wspierać dobrostan, i uważam, że architekci powinni z nich czerpać. To, co jest barierą i to, co byłoby niezbędne w takim podejściu, to jest interdyscyplinarna współpraca. I tutaj się pojawiło takie pytanie, jak można podejmować tak złe decyzje projektowe. Tak, dużo wymówek, natomiast myślę, że w dużym stopniu odpowiada za to system kształcenia. Jak rozmawiam z architektami, mam takie poczucie, czy urbanistami, może w większym stopniu z architektami, bo głównie z nimi mam styczność, to mam takie poczucie, że
tam nie ma tego czynnika ludzkiego, tak? Że bardzo mało tak naprawdę architekci czy urbaniści uczą się o człowieku, że tak jak w medycynie, dzisiaj to są takie dyscypliny, które są bardzo skoncentrowane na technologiach, technicznych aspektach wykonywania zawodu, procedurach, natomiast tak naprawdę człowiek, który kończy medycynę, czy człowiek kończy architekturę, ma bardzo niewielkie zrozumienie tego, kim jest człowiek, jak funkcjonuje, na czym polega zdrowie człowieka, co sprzyja optymalnemu funkcjonowaniu człowieka. Więc tutaj na pewno interdyscyplinarna współpraca, potrzebny jest ten transfer wiedzy, badania translacyjne. Czasami jak rozmawiam z architektami, to mówią, aha, bo ta twoja rola polega na tym, że nakłada się jakiś kask, tak, bada się fale mózgowe w przestrzeniach. Ja mówię, no można robić takie rzeczy, chociaż nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby fale mózgowe badać w przestrzeni urbanistycznej, ale mówię, przede wszystkim chodzi o to, żeby robić badania translacyjne, czyli już wykorzystać te wszystkie badania, które są i wrzucać je do praktyki, tak? To samo wyzwanie jest też w świecie medycyny. Ale do tego znowu potrzebne są interdyscyplinarne zespoły, a nie tylko zespoły złożone z architektów i architektów zainteresowanych neuronaukami. No i na pewno jest więcej potrzebnych badań podstawowych, są to wszystko nowe dziedziny i tutaj ten przyrost wiedzy jest niezbędny i czasami takie są argumenty też wytaczane. Miałam taką konfrontację z urbanistą parę miesięcy temu i mówi do mnie, no wiesz, urbanistyka to jest dziedzina, która ma parę tysięcy lat i my już wiemy w urbanistyce, co działa, a co nie działa, a ta twoja dziedzina jest bardzo nowa, tak? No i zaczęła się dyskusja na temat tego, no a skąd wy wiecie, że pewne rzeczy działają, czy nie działają, tak? Co mierzycie? Co wy tak naprawdę wiecie na temat człowieka? Myślę, że jest bardzo dużo barier takich poznawczych i to wynika między innymi właśnie ze sposobu, w jaki się edukuje architektów czy urbanistów. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że to było zrozumiałe. Jak nie, to czekam na pytania. Dzięki pięknie.